poznaniu.pl. Poznań w minutę. W poznańskim Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ugory doszło do pożaru. Niepełnosprawny mężczyzna zapruszył ogień, paląc papierosa. Niestety pensjonariusz zginął w pożarze. Z budynku ewakuowano w sumie 7 osób. Są niewinni, zdecydował sąd. Chodziło o sprawę z 2013 roku i zabójstwo 21-letniej kobiety w Żernikach pod Poznaniem. Prokuratura oskarżała policjantów o niedopełnienie obowiązków służbowych. Kobieta przed morderstwem kilka razy zgłaszała policjantom, że były partner grozi jej śmiercią. Jej apele jednak nie przyniosły oczekiwanej pomocy. 19 zawodniczek i zawodników z poznańskich klubów będzie prawdopodobnie reprezentować stolicę Wielkopolski podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dla każdego, który został powołany do reprezentacji olimpijskiej, miasto ufundowało nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych. Mieszkańcy jednego z budynków przy ulicy Franciszka Włada w Poznaniu znaleźli jeża. Był w dość nietypowym miejscu, bo w kratce świetlika. O sprawie poinformowali ekopatrol Straży Miejskiej, który przyjechał na miejsce i uratował ciekawskie zwierzę.